Witam wszystkich prawych. Dzisiaj jesteśmy we Wrocławiu. Dzisiaj żegnamy Romana Zielińskiego, prawdziwego patriota, człowieka z zasadami. Kibice zjechali się z całej Polski. Przybywają tłumnie. Zostało nam jeszcze 2 minuty do rozpoczęcia pogrzebu. Proszę was, udostępniajcie. Niech cała Polska zobaczy, jak dzisiaj we Wrocławiu chowa się prawdziwego patriotę, bohatera. Dzisiaj wypełnią cmentarz wrocławski. Jak wiecie, dzisiaj we Wrocławiu jest potworny upał, ale to nie przeszkadza kibicom i przyjaciołom Romana, aby dzisiaj tu z nim być, z jego rodziną. Rozważać podziemne tajemnice chwalebne zwierzęcia świętego.
ponieważ to są tajemnice, które w naszych sercach grzewają nadzieję. Warto wstawiać Chrystusa, bo ten moment zbawienia człowieka jest Pan Bóg bardzo mocno. Chcę nas odwiedzić w świecie. To Jezus jest Pan Bóg. Te smutne chwile, które teraz przeżywamy, kiedy skończą się w jednej uczucie, jak mamy nadzieję, jak wierzymy, dzięki miłosierdziu do tego Boga, znowu będziemy mogli się spotkać. Znowu będziemy mogli odrażać się nawzajem w miłości. Pierwsza tajemnica chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojczyzna, Twoje jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Thank you.
Ustra, sorry. Dobra, Azuri! Azuri! Na cześć Romana został rozwinięty piękny baner. Dla przypomnienia, dla tych, którzy dopiero odpalili swoje komputery, jesteśmy we Wrocławiu na pogrzebie Romana Zielińskiego, wielkiego patrioty Polaka. Jak widzicie, cmentarz jest zapełniony patriotami, kibicami. Thank you.
Halo. Tak? Jestem na mokrze górą. Jak wam wcześniej wspominałem, przyjechała cała Polska. Ja będę na pewno. Dla tej duszy wiecznym odpocznienie.
Król oglądać chwały Twej majestat, a nie to, to, tam jest, wrzuć na tamtą stronę i to będzie w samochodzie. Włącz swoje. A pieśń zbawionych niech ją zaprowadzi. A weź mu przez swój. Weź mu przez swój mikrofon. Włączam. Raz. Nie działa. Dobra, nie sprzedają. Dobra. I tak zostaw z tyłu. Tak zostaw jak teraz jest. To jest. I tak zostaw do tyłu, jak jest teraz. Dobra, poczekaj. Raz. Trudno jest wytrwać, gdy... Wyłącz ten, wyłącz blut. Wyciągam. Wyciągnij to, tak. Weź teraz sprawdź. Czekamy, wy pozwijacie powolutku, założymy na trumnę, wtedy ruszymy. Robert. Raz, dwa. Tak zostaw, jak teraz jest tyłem. Wyłączam go, dobra? Nie, aha, nie, bo twój... Bateria nie leciała. Bo, dobra, to, ale twój nie będzie leciał teraz muzyka... Nie będzie leciała muzyka, dopiero po psalmie. Dopiero po psalmie. Dobrze, to... Bardzo prosimy o przejście środkiem do kaplicy. Prosimy czterech kolegów do eksportacji trumny z kaplicy. Przerwie związana jest wyniesieniem kwiatów z kaplicy. Nastąpi eksportacja trumny z ciałem naszego drugiego kolegi Romana na miejsce wiecznego oczekiwania. Tajemnica czwarta, chwalebna, ukoronowanie Matki Najświętszej na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom. I nie bój się nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wieku i stan nie raj mu się. Serca. Byłem w niedoli, a on mnie wysłuchał. Krainie życia będę widział Boga. Wróć duszą moją do swego spokoju. Pan Bogu zaczy. Uchronił bowiem moją duszę od śmierci. O nałożenie flagi na trumnę. Nogi od upadku, krainie życia, będę widział Boga. Mów to śmiałem nawet wtedy, gdy mówiłem, jestem w wielkim ucisku. I zalękniony wołałem, każdy człowiek jest kłamcą. Krainie życia będę widział Boga. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczy? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana.
krainie życia będę widział Boga. Wypełnimy śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Cenne jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. Krainie życia będę widział Boga. Tak jest, on zostaje. Flaga zostaje. Wypełnimy śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Dziedzińcach Pańskiego domu pośrodku Ciebie Jeruzalem. Krainie życia będę widział Boga. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Krainie życia Jacek, proszę. Będę widział Boga. Jacek. Proszę Państwa, utworzymy teraz kondukt pogrzebowy i ruszymy do końca. Trudno jest marzyć, gdy marzenia Twoje depczą. Trudno jest stać, gdy chcą Cię rzucić na kolana. Marzyć o słońcu, gdy wokoło strugi deszczu. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Trudno zwyciężać, gdy w zwycięstwo Twe nie wierzą. Trudno jest walczyć, gdy poległo już tak wielu. Trudno jest ciągle na zamiary siły mierzyć. Ostatnią kulą jako płatkiem się podzielić. Lecz przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Zgodzić, Panie, i stać spokojnie, gdy ofiarne płoną stosy. Ale swój los przyrzekaliśmy rzucić na nie, by swoje życie jak przeszkodę móc przeskoczyć. Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż. Na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy. Na czystą biel i na gorącą czerwień krwi. Na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Nie zwyciężymy, gdy zwycięstwo dasz nam, Panie. Przyjmiemy klęskę, jeśli taka Twoja wola. Tylko daj w godzinie próby nam wytrwanie. Gdy upadniemy, zawsze pozwól powstać z kolan. Bo przysięgaliśmy na orła i na krzyż. I na wieczną chwałę zmarłych. Tajemnica piąta, palebna, ukoronowanie Najświętszej Marii Panny na Królową Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Thank you.
Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, uczcięta nam grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. O Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas do dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zawierzmy duszę świętej pamięci Romana, Matce Najświętszej Królowej Polski, w tej pięknej modlitwie, w której prosimy ją o to, aby z
stawała się przed tronem Boga naszą orędowniczką. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wieku ista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wieku ista niechaj mu świeci. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. I polećmy duszę świętej pamięci Romka w stawiennictwu wszystkich świętych patronów naszej ojczyzny. Święty Wojciechu, módl się za nami. Święty Stanisławie Biskupie, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobola, módl się za nami. Święty Stanisławie Kostko, módl się za nami. Janie Pawle II, módl się za nami. Błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko, módl się za nami. Błogosławieni męczennicy, którzy ginęliście za naszą ojczyznę, módlcie się za nami. Różańce ofiar były nad rojstami i ten kopyt rytm wybija. To pułki armii rozstrzelanej, to przeszłość, która nie przemija. Przez mgły pamięci życia zamęt wędruje szwadron za szwadronem. Błyszczą honorem klinki szabel, stygnie koralem krew na skroniach. W ubeckich piwnicach przestrzelony czar to śpiący rycerze majora łupaszki. Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom. Tętno Polski bije w przestrzelonym sercu. Tętno Polski bije w przestrzelonym sercu. Gęstym zaduchu współczesności kręcą się mroczne interesy. Na euro się przelicza kości, a pamięć leczy się ze stresu. Nad polskim winem zaszło słońce. Mogę wam powiedzieć, jest tysiące patriotów, kibiców. Tak dzisiaj żegnamy Romana Zielińskiego.
Boże, konie, odpoczną żołnierze na niebiańskich błoniach. Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom. Ten topol z niebi bije w przestrzelonych sercach, ten topol z niebi bije w przestrzelonych sercach. Zawierzmy miłosierdziu Bożemu naszego brata Romka modlitwą peronki do Pana Jezusa Miłosiernego. Pan Jezus objawił się siostrze Faustynie w Wilnie, w tym szczególnym miejscu, w którym Pan Bóg objawił też orędzie Bożego Miłosierdzia. Wiemy, że ta modlitwa ciągnie nas ku niebu, pomimo naszych słabości, pomimo naszych grzechów, upadków. Warto wciąż na nowo zawierzać siebie, swoich bliskich, zwłaszcza zmarłych, Bożemu Miłosierdziu. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dopóki armii rozstrzelanej to przeszłość, która nie przemija. Przez mgły pamięci życia zamęt wędruje szwadron za szwadronem. Czekajcie, klinki szabel, stygnie koralem krew na skroniach. W ubeckich piwnicach przestrzelone dwa, to śpiący rycerze majorały paszki. Wieczna chwała zmarłym, hańba ich mordercom. Ten kto Polski bije w przestrzelonym sercu. Ten kto Polski bije w przestrzelonym sercu. Gęstym zaduchów współczesności kręcą się mroczne interesy. Na euro się przelicza.
Prośmy Boga, wszyscy drodzy przyjaciele, otoczmy grób Romana w koło. Chodźmy jak najbliżej, nie bójmy się tej pandemii, chodźmy, stańmy w koło, otoczmy też rodzinę. Thank you.
wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, dla którego wszystko żyje, aby ciało naszego brata Romana wskrzesił w chwale i powołał go do społeczności świętych. Prośmy o to w cichej modlitwie. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, pociesz tych, którzy płaczą nad śmiercią Romana. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty wskrzeszałeś zmarłych do życia, obdarz naszego brata życiem wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obiecałeś zbawienie pokutującym, wprowadź naszego brata do nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty obmyłeś naszego brata wodą chrztu i w sakramencie bierzmowania obdarzyłeś go Duchem Świętym. Przyjmij go do grona swoich wybranych. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty posilałeś naszego brata najświętszym ciałem i krwią swoją. Daj mu udział w uczcie Twojego Królestwa. Wysłuchaj nas, Panie. Jezu, Ty widzisz, że cierpimy z powodu śmierci naszego brata. Daj nam pociechę płynącą z wiary i umocnij w nas nadzieję życia wiecznego. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ty dajesz ludziom życie i zmartwychwstanie. Wysłuchaj prośby, które my grzeszni z bólem zanosimy za Twojego sługę Romana. Wyzwól go z więzów śmierci i daj mu udział w radościach raju z Twoimi świętymi. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech Bóg da Tobie pić ze źródła wody życia. Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan Cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Amen. Żyj w pokoju. Drodzy, ubiegły tydzień dla środowiska kibiców Śląska, Wrocław, ale także dla całego środowiska kibicowskiego w Polsce rozpoczął się bardzo smutną wiadomością. Sektor Niebo zasilił Roman Zieliński. Jego śmierć wstrząsnęła jego najbliższymi przyjaciółmi. Wiedzieliśmy, że chorował i będzie miał operację, ale nikt nie przypuszczał, że skończy się ona tak tragicznie. Pan Bóg miał wobec Romka inne niż my plany. Niezwykle trudno w kilku słowach pochylić się nad człowiekiem, którego straciliśmy. Romek był zbyt bogatą osobowością, i miał też równie bogatą historię życia na kibicowskim szlaku. Należał do nielicznych już kibiców, którzy tworzyli nasze środowisko, kiedy pod koniec lat 70. ubiegłego wieku formowały się pierwsze zorganizowane grupy fanatyków. Wymykały się one komunistycznym władzom i po 1980 roku jawnie wspierały antykomunistyczną opozycję. Romek po latach opisał te burzliwe czasy w kultowej dla każdego polskiego kibica książce Pamiętnik kibica, Ludzie z piętnem Heizel. Stał się legendą wrocławskiego Śląska i całej kibolskiej Polski. Romek, wróg kibicowski, zaangażował się na całego. Podporządkował mu całe życie. I tak zostało do końca. To tacy ludzie jak on budowali etos środowiska.
tworzyli zasady, które nie dla wszystkich postronnych osób były zrozumiałe. Ale Romek zawsze pozostał im wierny. Nigdy ich nie zdradził. Podobnie jak przyjaciół, których w całym kraju miał bardzo wielu. Bo Romek przyjaźń traktował bardzo poważnie. My z Gdańska od dziesięcioleci przypatrywaliśmy się, jak wiele serca wkładał w naszą kibicowską zgodę Śląska i Lechii, ale także pielęgnowanie osobistych kontaktów. Wielu z nas uwielbiało dyskusje z nim, przeciągające się nieraz przysłowiowe Polaków nocne rozmowy. Świetnie znał historię. Potrafił wyciągać ciekawe wnioski z naszych dziejowych doświadczeń. I chociaż może nie zawsze zgadzaliśmy się, zwłaszcza co do szczegółów, meritum sprawy było niezmienne. Konsekwentny antykomunizm jako zasada określająca naszą wolność i niepodległość. I Roman konsekwentnie antykomunistą był przez całe życie. W latach 80. walczył Polskę wolną od czerwonej zarazy na ulicach Wrocławia i Gdańska, włączając się w solidarnościowe manifestacje, biorąc udział w strajku w Stoczni Gdańskiej w 1988 roku. Po latach na meczu Lechii z Krakowią on i inni kibice Śląska, którzy wówczas wspierali kibiców Lechii, także strajkujących w Stoczni Gdańskiej, zostali odznaczeni przez Solidarność medalem Ludzie 1988 roku. I chyba to był jedyny medal, jaki Romek w życiu otrzymał. On w pierwszym szeregu pozostał na zawsze. To między niemu, między innymi, polskie stadiony stały się miejscem przypominania historii żołnierzy niezłomnych Narodowych Sił Zbrojnych Armii Krajowej. To dzięki takim ludziom jak Romek stadiony stały się miejscem piętnowania narodowych zdrajców i pokazywania prawdziwych bohaterów. Wiemy, drodzy, że w ostatnich latach świętej pamięci Romek współorganizował większość patriotycznych i narodowych wydarzeń we Wrocławiu, a ostatnie z nich jeszcze w lipcu tego roku. Bardzo konsekwentnie walczył ze współczesnymi mutacjami lewicowej ideologii totalitarnej. I przez środowiska lewackie, zwłaszcza Gazetę Wyborczą, był notorycznie piętnowany, nazywany faszystą, rasistą, antysemitą, targano go po sądach. Nie przejmował się tym w ogóle. Miało się wrażenie, że nawet tego nie zauważał, że nad atakami skierowanymi w jego stronę przechodził zupełnie bez emocji. Wliczał je w cenę antykomunistycznej krucjaty, która stała się ważną częścią jego życia. Płacił za to nieraz bardzo dużą cenę. Zapamiętam cię, Romku, jako wiernego przyjaciela, jako człowieka niezwykle skromnego, który miał wiele serca dla innych, który potrafił na stadionie, na wyjeździe dostrzec tego, którego może nikt nie dostrzegał. Dla ciebie każdy kibic liczył się bardzo. Dzisiejsze uroczystości rozpoczęliśmy razem z rodziną, z Bożenką, z synami Romka, z najbliższymi krewnymi, przyjaciółmi, mszą świętą. Msza upamiętnia zmartwychwstanie. Wierzę, że kiedyś, drogi przyjaciel, spotkamy się w niebie, że Bóg obdarzy cię łaską swojego miłosierdzia. Żegnaj
Do zobaczenia przed korzeniem. Podczas gdy ja byłem jeszcze dzieckiem, Romek był już dorosłym człowiekiem. Jechałem wtedy tramwajem na mecz. Jakiś mężczyzna zabrał mi szalik w barwach Śląska Wrocław. Romek, którego widywałem wcześniej na trybunach, kazał mu ten szalik mi oddać. Doszło wówczas do utarczki słownej, w wyniku której szalik został mi zwrócony. Z czasem lepiej poznałem Romka, także staliśmy się kolegami. Jednak zawsze mogłem liczyć, jak każdy, na jego pomoc, zaangażowanie w wielu różnych sprawach, w tym również w sytuacjach trudnych, wymagających odwagi. Romek, nawet jak był czymś zajęty, zawsze umawiał się na konkretny dzień i godzinę, aby daną sprawę załatwić. Zawsze można było na niego liczyć. Ostatni raz rozmawiałem z Romkiem późnym wieczorem, poprzedzającym jego operację. Oczywiście rozmawialiśmy o czekającej go operacji, ale omawiałem z nim również jedną kwestię. I oczywiście Romek jak zawsze od razu chciał wyzwaniać w tej sprawie, chociaż sprawa nie była akurat najbardziej istotna. Zawsze myślał o innych, nie o sobie. W międzyczasie Romek stał się ważną postacią w środowisku kibiców Śląska Wrocław. Dla Romka kibicowanie drużynie Śląska stało się jego życiem. Przez wiele lat prowadził doping na stadionie, organizował wyjazdy na mecze. Był redaktorem i wydawcą gazetki kibiców Śląska Fan Śląsk. Później prowadził też portal internetowy o tej samej nazwy. Malował murale o tematyce kibicowskiej i patriotycznej, a także tworzył oprawy meczowe o takiej tematyce. Swoją działalnością ukształtował kilka pokoleń kibiców Śląska Wrocław i nie tylko. Robił to bezinteresownie, mimo że odbywało się to kosztem jego rodziny. Romek nie godził się z otaczającą go sytuacją polityczną, jaka była i jest w naszym kraju. W czasach komuny brał czynny udział w manifestacjach antykomunistycznych. Malował antykomunistyczne hasła na murach. Znosił antykomunistyczne hasła na stadionie i poza nim. Romek był świadomy, że zmiany ustrojowe w Polsce nie idą w oczekiwanym przez niego kierunku. Że komuna upadła, ale na cztery łapy. Krytykował rozkradanie majątku narodowego nazywane prywatyzacją. Brak zmian systemowych w prawie wszystkich dziedzinach życia. Pozostawanie komunistów na kluczowych stanowiskach państwowych. Co najmniej od dekady był organizatorem patriotycznych manifestacji we Wrocławiu. W swoich książkach, napisanych kilkanaście lat temu, przedstawił wizjonersko rzeczywistość, która się dzieje na naszych oczach. Niszczenie cywilizacji łacińskiej przez tak zwaną nową lewicę ze szkoły frankfurckiej. Stopniowe opanowywanie Europy przez islam. Dzisiaj widzimy, że w Europie płoną kościoły, są burzone albo zamieniane na dyskoteki. Co jakiś czas dochodzi do zamachów terrorystycznych. W Polsce bezczeszczone są symbole wiary katolickiej i symbole narodowe. Romek chciał, aby Polska pozostała państwem narodowym, o tradycyjnych wartościach. W związku z tym, że bezkompromisowo głosił swoje poglądy, był częstym gościem na komendach i na ławie sądowej. Miał również problemy ze znalezieniem pracy, ale się nie skarżył. Był niezwykle skromnym, ale odważnym człowiekiem. Romku, będzie mi brakowało rozmów z tobą. Żegnaj przyjacielu, spoczywaj w pokoju, pokój twojej duszy. I na koniec tej części uroczystości pozwólcie, drodzy, że jeszcze odczytam słowa podziękowania od rodziny. Najpierw jeszcze
Jacek Międlar parę zdań, potem odczytam słowa podziękowania od ludzi. Burzenko, Kordianie, Cyrylu Jątku, cała rodzina Śląska Wrocław, cała rodzina biologiczna, przyjaciele, kibice. Jeszcze miesiąc temu wspólnie z Romkiem przemawialiśmy na manifestacji, upamiętniając polskie ofiary ukraińskiego ludobójstwa. Dziś stoję nad jego grobem. Nad grobem przyjaciela. Nad grobem człowieka, który nigdy mnie nie zdradził i który do końca był wierny swoim zasadom. Pozwólcie, że moje przemówienie nie będzie długie, bo naprawdę nie jest łatwo przemawiać, gdy łzy zalewają oczy, a serce ogarnia żal, gdy obok stoi najbliższa rodzina Romka, gdy obok stoją setki, tysiące przyjaciół, tych, których łączy jeden mianownik, kibicowanie, Śląsk-Wrocław i polska ojczyzna. Nasza ostatnia rozmowa z Romkiem nie była długa. Dzień przed zabiegiem wymieniliśmy kilka słów o tym, co słychać w domu, omówiliśmy plany na wspólny wyjazd w góry, a potem Romek powiedział: dobrze, że wyjaśniłeś konfidenta. Dlaczego o tym mówię? Myślę, że ta rozmowa pokazuje, kim był Romek Zieliński. To był człowiek, który brzydził się manipulacją, obłudą i fałszem. Wyśmiewał je, tępił, niszczył w zarodku. Taki był Romek. To był człowiek zasad, który starał się przekazać innym. Dlatego Romek miał dar przyciągania innych ludzi. Przychodzili do niego do sklepu kibol, żeby pod pretekstem drobnego zakupu móc z nim porozmawiać o ważnych sprawach. Tak było. Słuchali go godzinami. I naprawdę było warto. Romek miał wszystko przemyślane, poukładane. Był wspaniałym rozmówcą i potrafił słuchać ludzi nawet o innych poglądach. Nie tylko świat kibicowski stracił wielką postać. Nie tylko Wrocław stracił wielkiego człowieka. I może zabrzmi to patetycznie, ale stratę poniosła cała Polska, której Romek poświęcił się bez reszty i w walce o nią ma wielkie zasługi. Romek walczył o pamięć dla żołnierzy wyklętych. To on zainicjował marsze ku ich czci. To on zabiegał o upamiętnianie ich na trybunach piłkarskich. Gdyby nie Romek, pamięć o wymordowanej elicie polskiej wciąż gniłaby płytko pod skorupą podłości postkomunizmu. Postkomunizmu, którym Romek się po prostu brzydził. Zawsze był zagorzałym antykomunistą i nigdy nie szedł na kompromisy z czerwonymi. Upamiętając bohaterów podziemia niepodległościowego, Romek przywracał godność państwu polskiemu. Czerwoną barbarię traktował bez taryfy ulgowej, bijąc się z ZOMO, organizując antykomuny i legendarną sektorówkę. Lepiej być martwym niż czerwonym. To Romek zainicjował sprzeciw wobec wykładu czerwonego bandyty Zygmunta Baumana, za co potem był ciągany po sądach w Polsce postkomunistycznej. Za nieprzyjednany antykomunizm nienawidziły Romka zastępy łajdaków, wytaczając przeciwko niemu kampanię oszczerstw, podłości i nienawiści. Nie przejmował się tym, a nawet szczycił się, że tak go atakują i stawał się jeszcze silniejszy. Po marszu 11 listopada 2018 roku miało miejsce pewne wydarzenie.
Gdy Roman wracał z manifestacji, kilkunastu zamaskowanych policjantów zajechało mu drogę. Załadowali do kabaryny i wywieźli na dolek. Odpocząłem i pospałem, w swoim stylu powiedział Romek. Ale zabrali baner śmierć wrogom ojczyzny. Ten baner, który był prawdziwym oczkiem w głowie Romana. Miesiąc przed śmiercią, w wigilię jego śmierci, ten baner mu oddano. Trafił do prawowitych właścicieli. Roman przed śmiercią odetchnął z ulgą. Taki był Roman Zieliński. Legenda. Współtwórca etosu polskiego ruchu kibicowskiego. Charyzmatyczny Polak. Patriota niepoprawny politycznie. Wojownik polskich spraw. I na koniec pozwólcie, przytoczę słowa z utworu, który Romkowi był bardzo bliski i dzisiaj wybrzmiał. Przysięgaliśmy na orła i na krzyż, na dwa kolory, te najświętsze w Polsce barwy, na czystą biel i na gorącą czerwień krwi, na wolność żywych i na wieczną chwałę zmarłych. Romek, przyjacielu, przysięgałeś i przysięgi to trzymałeś. Teraz będziesz żyć w swoim dziele, w swoich książkach, w swoich publikacjach, w patriotycznych sercach, w których postawimy ci pomnik. Romku, cześć twojej pamięci. Niech ten ostatni marsz zaprowadzi cię do nieba. Do zobaczenia w niebie. W 1986 roku po raz pierwszy pojawiłem się w najdalszej dzielnicy Gdańska w Wrocławiu. Przyjechało tu do wakacji, przyjechał nas paru chłopaków, 14-15 lat. Trzymaliśmy się razem, rano było zo, miasto, mecz, a potem dworzec. Kręciliśmy się po tej wezie, po tym dworcu, nie widzieliśmy co robić. Nagle w pewnym momencie pojawił się pociąg. Stało się to, co się dzieje, jak jedni kibice czekają, a drugi gdzieś jadą. To był moment. Nagle się to skończyło. Dla nas to był szok. Myśmy byli bardzo flechi, wyglądali na butach. Po jakimś czasie pojawił się jeden chłop. Starszy, z Grecji, nas z Grecji. Miał ponad ryzyko. Wziął nas do baru, kupił nam zupę, kanapki, nakarmił. I poczekał z nami, aż odjedzie pociąg. Do samego końca. Nasza zgoda wtedy trwała 7-8 lat. Dzisiaj trwa ponad 40. Większość moich kolegów tak właśnie poznała Romka. Powiem jedno, że nigdy ani w Wrocławiu, ani w Gdańsku nie było takiej osoby, która by włożyła przyjaźń między naszymi klubami i na pewno już nie będzie. Tyle co Romo. On włożył przede wszystkim serce. Zawsze był. Dziękuję ci, Romku. Do zobaczenia w lepszym świecie. I na koniec, drodzy, pozwólcie, czytam podziękowanie, pożegnanie Romka napisane przez Bożenkę i jego syna. W tym dziwnym, niecodziennym dniu chcielibyśmy podziękować wszystkim tu obecnym, jak i tym, którzy z różnych przyczyn nie mogli się tu zjawić, ale są z nami myślami w tej jakże niecodziennej chwili. Romek miał ogromne poczucie humoru. Swoim pozytywnym usposobieniem dodawał otuchy i sprawiał, że zły dzień stawał się lepszy. Zapewne byłby szczęśliwy, gdyby mógł zobaczyć was wszystkich i pewnie byłby zdziwiony, że jest nas tak mało.
Romek, wspaniały mąż, kochający ojciec, przyjaciel. Człowiek szczery do bólu, z niezwykłą pasją, na którego zawsze można było liczyć. Mimo legendarnego lenistwa, w sytuacjach krytycznych, niosący pomoc, trzymając głowę zawsze wysoko uniesioną. Radykalny i asertywny w dążeniu do celu. Człowiek o wielkim sercu, niezmanipulowanym rzeczami materialnymi. Człowiek zasad i honoru. Romek nauczył nas tego, że w życiu bardzo ważna jest odpowiednia argumentacja. Dzięki Tobie moje poglądy i wizja świata poza zielono-biało-czerwonymi są również biało-czerwone. Kiedyś pamiętam, jak rozmawiałem ze wspólnym przyjacielem o powstających meczetach w Polsce. Zadałem pytanie, przecież nas, kibiców, jest tak wielu i nie mówię tu o tych, z którymi mamy zgodę, tylko o wszystkich z całej Polski. To my gniewni, młodzi gniewni, staniemy w sytuacji zagrożenia kraju, a nie kogo. Nie dostałem odpowiedzi na to pytanie. Możliwe, że w milczeniu była odpowiedź. Zapewne tata chciałby, żebyśmy wpajali dzieciom, jak mają żyć. Według honoru i zasad w tym jakże materialnym świecie. Patriotyczne poglądy niech się szerzą wśród pokoleń. Tego nas uczył. Tego by sobie zapewne życzył, abyśmy zawsze zdawali sobie sprawę, na jakiej ziemi żyjemy i do kogo ona należy. Do nas, Polaków. Nigdy nie jest odpowiedni moment na umieranie. Miałeś tyle do napisania i tyle do zrobienia, ale życie napisało inny scenariusz. Wszystkim składamy podziękowania od rodziny za pomoc w organizacji ostatniego pożegnania. Romek, na zawsze w naszych sercach. Do zobaczenia w sektorze. Złóżmy ciało naszego brata w grobie, ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego. Ufamy, że wskrzesi ciało naszego brata, gdy przyjdzie w chwale. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieja nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy. Do Ciebie wygnamy, wygnańcy synowie Ewy. Orędowniczko nasza, orędowniczko nasza, oczy Twoje na nas wróć. A Jezusa, Jezus, a Ty owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu na mocach. Tak nam dopomóż Bóg.
Pawlik żył. Bronić będziemy ducha, aż się rozpadnie w proch i w pył. Krzyża wskaza wieruta, będzie każdy wróg. Tak nam dopomóż Bóg, tak nam dopomóż Bóg. Niech i nam Germanin Panie kupiec nasz, będzie nam Raz motel, czerwono!